Witajcie, z tej strony Addison. W dzisiejszym odcinku wyjaśnię wam, czym ma być 5-minutowy pokaz związany z Jurassic World Dominion w kinach IMAX. Ale zanim zaczniemy, chciałbym zaprosić każdego fana tego uniwersum, dinozaurów czy czymś związanym z tym, na nasz serwer Discord o nazwie Jurassic World Polska 2.0. Ogłaszamy tam najnowsze newsy związane z Jurassic World, mamy wiele kanałów tekstowych od zwykłego czatu, gdzie możecie porozmawiać o wszystkim, po strefę roleplay, którą planujemy tworzyć w ciągu kilku najbliższych dni. Na serwerze spotkać można sporo jurackich youtuberów, m.in. Benzo Studio, mnie lub Noisyboy Gaming, który nagrywał gameplay z Jurassic World Evolution. A teraz, bez żadnego przedłużenia, lećmy z materiałem. Pierwsza i najważniejsza informacja to gdzie i kiedy obejrzeć ten pokaz. Odpowiedź jest prosta. Pokaz związany z Jurassic World Dominion będzie można widzieć w kinach IMAX przed seansem filmu Szybcy i Wściekli 9. Na tej chwili nie wiadomo, czy ten film lub bardziej pokaz zostanie udostępniony do sieci. Nie jestem również pewien, czy pokaz będzie puszczony w Polsce, więc nie bijcie mnie, jeśli pójdziecie do kina i nie będzie tego 5-minutowego pokazu. Następna sprawa, czyli kiedy dzieje się akcja fragmentu. Według podanych tam informacji, większość klipu dzieje się 65 milionów lat temu, czyli wtedy, kiedy żyły dinozaury. I zobaczymy tam. Stado nowych latających stworzeń. Zapomniałem niestety ich nazwy, była jakaś skomplikowana. W necie na pewno to znajdziecie. Walkę giganotozaura i T-Rexa. Oviraptora niszczącego jajka. Jakiegoś nowego dinozaura podobnego do raptora. Chyba jakoś się nazywa Motros? Chyba jakoś tak. Robiącego też przy pysku albo giganotozaura, albo T-Rexa. Oraz stado roślinożerców, które gdzieś tam sobie idzie. I najważniejsze, komara, który pobiera, że tak to nazwę, krew T-Rexa. Bo pobiera je, nie wiem jak to do końca, no ale no bierze tę krew jakby. Oprócz tego zobaczymy jeszcze fragment w teraźniejszości, gdy Rexy atakuje kino samochodowe lub inaczej kino plenerowe, chyba tak to się nazywa, poprawcie mnie w komentarzach, jeśli się mylę. I helikopter próbujący uśpić Rexy. Zastanawiam mnie, do kogo należą ludzie w helikopterze. Oczywiście może to być helikopter rządowy, ale moim zdaniem to jest helikopter albo organizacji Klerce Podłego Królestwa, albo helikopter Biosynu. Więcej na temat tej drugiej organizacji powiedziałem w filmie, który wyświetla wam się teraz w prawym górnym rogu ekranu. I to chyba wszystkie informacje o tym pokażę. Dajcie znać, czy czekacie na ten fragment. Subskrybujcie, łapkujcie i nie zapomnijcie wpaść na Discorda. Elo!